Dzień dobry, jestem tutaj, teraz będziecie mnie zobaczyć. Okej, jestem z wami. Dzień dobry wszystkim, Emiliano Castagna, Akademia Kulinarna Whirlpool. Zapraszam na webinar a propos pizza, jedno najbardziej ciekawy temat, gdzie będziemy rozmawiać tego roku na webinarów. Dziękuję wszystkim, że też oglądali te wcześniejsze webinarów a propos oliwa z oliwek, ocet balsamiczny i o sos pesto. Dzisiaj, jak zawsze, w trakcie webinar będziemy mieli taki kilka małe konkursa. Proste, zawsze bardzo proste, jak zawsze. Znaczy, w trakcie webinar będzie plansza wpisane konkurs. Proste pytania, możecie odpowiadać i pisać na czat, na komentarze. Bardzo ważne, że popartycypować w taki nasz mały konkurs, trzeba na początku udostępnić nasze live. Robicie teraz i potem macie to z głowy i to możecie od razu odpowiadać na pytanie. Nieważne, kto odpowiada pierwszy. Ważne, że tu mam komisja, gdzie będę sprawdził wszystkie komentarze najbardziej oryginalne, najbardziej ciekawe, zmieszne, ale to będziemy dawać i wysłać do was jaki premier. Dzisiejsza nagroda, jeśli mówimy o pizza, to decydowaliśmy, że będziemy wysłać do was taki różne pomidora, idealne do zrobienia pizza domowa. Na pewno są kilka. Mamy oczywiście polpa, mamy pelati, mamy datterini, mamy ciliegini, też jest San Marzano i oczywiście też passata. Znaczy zestaw, gdzie potem w domu możecie się bawić robić wasza pizza. Ostatnia rzecz przed zaczynasz, jest, że na końcu webinar będę odpowiadać na wszystkie wasze pytania, znaczy, że jakiekolwiek pytanie macie, zaczynacie pisać, dlatego będzie szybko ten proces odpowiedzieć na wasze pytanie. I teraz ja zniknę na chwilę i zaczynamy nasz webinar. Wszystko o pizzę. Zaczynamy. Dzisiaj będzie taki, będą jak zawsze zdjęcie, gdzie na końcu będziemy wszyscy głodni i będziemy na pewno zamawiać w domu taki nasza ulubiona pizza. Ja na pewno tak będę to robić dzisiaj. Ale zaczynamy od od webinar. Zaczynamy o pizzę i zaczynamy oczywiście trochę historia o naszej pizzy. Oczywiście, kiedy Włosi rozmawiają o pizza, nie chodzi bardziej od składników, ale bardziej od ciasto. Ciasto do pizza jest bardzo podobne do ciasto do chleba i cała historia też jest połączona do storia chleba. Znaczy od zawsze z różnych rodzajów mąki ludzie przygotowali jaki rodzaj chleba. Ale pierwsze razem, że było używane drożdże, to w Egiptu. Egipcjanie to pierwsze, gdzie używali drożdżek do zrobienia chleba. To bardzo ciekawe rzeczy. Ale to słowa pizza, to musieliśmy czekać prawie od 1000 lat pod Jezus, tak się mówi, nie wiem, to jest, gdzie miasto, prowincja Gaeta, takie miasto niedaleko od Napoli, było po pierwsze używane tej słowa. I też potem 1200 roku też w regionu Abruzzów miasto Penne. Potem 1500 rok w Napoli jest było też używana, nazywało się pizza, jak i płaski kawałka chleba, gdzie kiedyś też nazywało się pitta. 1600 roku też zaczynali dodać coś do tej płaski chleba. I na początku to, co było dodawane, jak zawsze na taki era, to czosnek, zmalce i sól. Bardzo
proste składniki. Też oczywiście nie było jedzenia dla bogatych ludzi, ale to było dla całe, bardzo popularna dania. I potem powoli to z oliwa, z oliwek zastąpił smalec i też było dodawane inne zioła aromatyczne. W XVII wieku, mniej więcej, od tego momentu w Europie zaczyna się to produkować więcej pomidora. Pamiętamy, że pomidory pochodzą od Ameryki, znaczy wcześniej też nie było. I też oczywiście było zaczynało się też dodać pomidor do naszej pizza. To jest legenda trochę, mówię, że 1889 Raffaele Esposito, napoletańczyk, ale kiedy mówimy w Napoli Raffaele Esposito, jak powiedzieć polskie Jan Kowalski, pizzaiolo, to znaczy kucharz specjalizowany na pizzę, przygotował dla królowej Włoch Margherita di Savoia pierwszy raz pizza z sos pomidorowy, mozzarella i bazylia. To znaczy, że te są kolory od włoska flaga. Ale tylko po druga wojna światowa, to znaczy też między wojnę, per pierwsza i druga, kiedy zaczynał emigracja Włochów na całe świecie, oczywiście ludzie, gdzie emigrowali, przenosili na nowe kraju te swoje tradycje kulinarne, i pizza oczywiście było jedna od tej, ale tylko po druga wojna światowa fenomen pizza zaczyna być na skalę światowa. Idziemy dalej. Napoli. Pizza to znaczy Napoli. Jak widzieliśmy, pizza urodził się Napoli i Napoletańczyków są bardzo pochodzą bardzo poważne na temat pizza. Nie tylko Napoletańczyków, też na tej chwili, też tutaj w Polsce, na różne grupy facebookowe Włochów, jeżeli to się rozmawia o pizza, to od razu się kłócą między sobą. To moja lepia, to moja oryginalna, to nie tak. Ale to jest temat, czy bardziej Napoletańczyki, ale te całe Włosi są bardzo poważne na ten temat. Ale Napoletańczyki uważają, że zjeją tylko dwie oryginalne pizze. Marinara i Margherita. Marinara to jest najstarsza, to znaczy to jest bez mozzarella po prostu, ale to nie znaczy, że się używa ryba, znaczy od marynarzy, ale to tylko, żeby ulubione posiłki dla wężarzy, znaczy dla kto pojechał po rybę. Istnieje też Stowarzyszenie Prawdziwe Napoletańskie Pizze, to znaczy Associazione Verace Pizza Napoletana, gdzie pilnuje i ochroni nazwa pizza napoletańska i też otwierał taki przepis i pilnować, że będzie zawsze robiona na sposób autentyczny. Ale teraz będziemy zobaczyć, co to znaczy. Jak powiedziałem, Napoli to jest synonim pizza. To znalazłem kilka fajnych zdjęć, gdzie pokazać, jak to było kilka lat temu. Jak widzicie, w góra, lewa strona, Napoletańczyki też byli pierwsi, gdzie wymyślili od home delivery. To nie było Uber czy inne firmy, ale na pewno to oni już przenosili pizza do domu. I pizza jest tak poważna sprawa, że też kilka lat temu jest jedno tej małe produkty gastronomiczne chronione przed UNESCO. UNESCO nie daje tej certyfikacji chronione do duże produkty. Od darine gastronomiczne są tylko 7 produkty na całym świecie. I pizza jest jedno tej chronione produkty przed UNESCO. Pierwszy konkurs. Pytania. Jakiego rodzaju mąki używacie w domu? Prosta rzecz. Oczywiście, jak powiedziałem, pizza zaczyna od ciasto. Ciasto to znaczy mąka. Jaki
mąki używacie domu. Nieważne, nie ma dobrej, złej odpowiedzi. Nieważne, kto pierwszy, ważne, że będziecie trochę kreatywni. Pamiętacie, po partycypowaniu w konkursu musicie też szerować nasze live'a. Udostępnić, znaczy jest taki znaczek na dole, proszę udostępnić nasze live. Na końcu będziemy odpowiadać, dajemy nazwę, o kto wygrał ten pierwszy konkurs. Ale idziemy dalej z naszym webinar. Mąki, bardzo ważny temat. Teraz robiłem parę slajdów a propos mąka. Po pierwsze, zaczynamy powiedzieć, że istnieją dwie rodzaju pszenicy. Pszenica zwyczajna i pszenica durum lub bądź semolina. Są dwie różne rodzaje. Po prostu dwie różne rodzaje. Nie można to... Mamy pszenicę zwyczajnie, gdzie jest najbardziej popularne, gdzie możemy kupować w prawie każdy sklepów. We Włoszech są rozdzielone na typ 00, 0, 1, 2 i pełnoziarnista. Co to znaczy 00, 0, 1, 2? Potem mam tabelkę, gdzie pokazać, jaki są według polska nomenklatura, co to znaczy tej typy mąki. Mąka zwyczajna jest, ma wysoki indeks glicemiczny, ma mniej proteiny niż pszenica durum i nadaje się do robienia chleba, pizzy, makaron domowy, ale makaron na bazie jajeczna i też inne rodzaje ciasto, różne typy. To jest najbardziej popularne, to co my normalnie używamy w domu, jest mąka z pszenicy zwyczajnej. Pszenica durum ma niski indeks glicemiczny, jest mniej elastyczny, ale bardziej to jest, można to więcej pracować, zostaje więcej. I normalnie się połączy pszenica durum i zwyczajna do zrobienia naszej makaron suche. Ale teraz prawie wszystkie włoskie producentów makaronów, to znaczy teoretycznie każdy producent makaronów, jeżeli chce produkować bardzo wysoki jakość makaronów, używa tylko 100% pszenica durum lub taki jeszcze semolina. I też pszenica durum zawiera też więcej proteiny i absorbuje więcej woda, ale potem będziemy tłumaczyć, o co chodzi. Zaczynamy od ziarna. Ziarno się komponuje najwięcej od trzech elementów. Mamy otrębę na zewnątrz, mamy bielmo, gdzie najwięcej najwięcej część, i potem mamy serca, ten żarodek. Dlaczego to? Dlatego, po pierwsze, patrzymy według polskiej nomenklatury o nasze mąki. Polska mamy typowa tortowa 450 gramów i luksusowa 550, gdzie porównają się od mąka 00. Potem mamy typ 650, gdzie mniej więcej to jest podobne do naszej mąki typ 0. Typ 1 to jest chlebowa 750, typ 2 idziemy wyżej do 1050, do nasze oczywiście pełnoziarnista, gdzie jest typ 2000, mniej więcej. Potem, jeżeli nie pamiętacie tej dane, za na pewno jutro na strona internetowa Akademia Kowarna Whirlpool jest webinar i możecie ściągać, jeszcze raz zobaczyć wszystkie tej dane. Teraz mamy nasze ziarna i tu mamy nasze mąki 00, 0, 1, 2 i pełnoziarnista. Różnice. Zaczynamy od 00, gdzie jest najbardziej popularne, 450, 550 mówimy. To jest najbardziej mielone mąka, najbardziej drobne, super, ale jest robiona tylko i wyłącznie z bielmo. Znaczy nie ma żadnej otręby i nie ma żarodek.
Mąka zero jest też robiona same bielno, ale troszeczkę grubszo mielona. Mąka typ 1 ma trochę od otrębę i żarodek. Typ 2 ma więcej otrębę i żarodek i pełnoziarnista, jak mówię, same nazwa, jest robiona całe nasze żarna. Jest jedna rzecz a propos mąki, a tego mąka ma też inne, to możemy to uważać na inne rzeczy. To jest siła mąki. Co to znaczy? Siła mąki zależy od momentu, że jak absorbuje więcej woda. Więcej wysoka jest siła, więcej woda absorbuje. Jak możemy sprawdzić? Czasami na opakowanie, i teraz sekundę, wracam do Was na pełne wideo. Czasami na opakowanie, to jest, pokazuję jedno, to mam duża paczka, jest pisane W i jaki numer. To jest po prostu oznacza, że tu mamy, jeżeli mamy W między 90 do 130, to jest siła, jest bardziej słaba, ale to jest fajnie tej mąka od na pewno, na przykład robi ciasto biskoptowe. Jeżeli mamy W 130-200, to znaczy średnia, to idziemy do krukę ciasto czy grissini. 220 czysta, to jest trochę, to jest silna, to jest trochę o tym chleb ciabatta, bagierka, to czy bardziej chleb. I 340-400 też idziemy do focacce, pizze, panettone, takie, że powodują duże, też duża praca z drożdżek, to znaczy dużo muszę rośnie i to muszę dużo pracować. Jeżeli na opakowania nie ma tej informacji od W, możemy też sprawdzić procent proteiny. Jak widzicie, jeżeli ma między 9 i 10% proteiny, to jest słaba, 10-11 średnia, 12-13 silna, 14-15 to jest bardzo silna. W tego momentu mamy, mam nadzieję, że na temat mąki trochę więcej powiedziałem, ale teraz zobaczymy, jak się robi pizza napoletańska. Pizza napoletańska jest pierwsza rzecz, gdzie jest potrzebne, jest dobre pizzaiolo. Nie, to jest trochę żart, ale to jest ważne. To jest pizzaiolo. To jest, jak powiedziałem na początku, to jest kucharz specjalizowany na robienie pizzy. Ale co to znaczy? To jest osoba, gdzie ma duże doświadczenia z mąki. Dlatego muszę wiesz, każdy mąka jak reaguje. Albo jak pracować każdy rodzaj mąki. To znaczy, że muszę wybierać według ciasto, gdzie chcę, albo rezultat, gdzie pizza, gdzie chcę to zrobić, jakie mąki, na jakie proporcje. Oczywiście też muszę widzieć a propos drożdżek i a propos też lewitacji, czyli drożdżenia, to znaczy to, jak rośnie nasze ciasto, na jakie warunki to powinno to rośnie. Znam osobiste dużo pizzaioli, gdzie pracują w Warszawie, to lubię pizza, to idę na różne pizzerie i każdy pizzaiolo rozmawia o swoje ciasto, jak to czasami mówią, a to jest moje dziecko. Dlatego pracują czasami latami na swoje przepis, na swoje mieszania mąki, ile drożdżek, i jaki rodzaj mąka, trochę 0, trochę 0,0, trochę typ 1, ile godziny muszę to leżeć, na jakie warunki. I czasami mają już najbardziej doświadczone, mają już kilka dzieci, mają taki duża rodzina. I każdy razem to, ale co jest bardzo ważne, że też pizzaiolo musi być duża pasja na co robię. Dlatego to jest nie tylko praca, ale też jest pasja na całe życie. Oprócz pizzaiolo, oczywiście musimy, oczywiście są nasze składniki. To są składniki,
według towarzyszenia Verace Pizza Napoletańska. Mąka 00 lub 0, ale jak powiedziałem, też różne pizzaioli dodają czasami inne typów mąki. Tu nie jest pisane, jaka siła muszę mieć tej mąka. To jest zostawiania, to każdy pizzaiolo wybiera swoje. Na kilo mąki woda, to drugi element na robienia ciasto. Też mamy 600, 800. Różnica jest bardzo duża. Dlaczego takie różnice? Dlatego, jeżeli mamy mąkę, gdzie ma duża siła, absorbuje więcej woda, możemy dodać więcej woda. Więcej niż 800 ml to będzie bardzo trudno, tego nie się formuje ciasto. Jeżeli mniej niż 600, też jest bardzo trudno, jeżeli zostaje nas mąka. Ale to są proporcje. Jeżeli chcecie spróbować w domu, ja sugeruję, zaczynasz w proporcje kilo mąka, 600 ml wody i potem możecie spróbować następny raz może 700 i zobaczyć, jeżeli są różnice. Sól też. Ja to oni mówią między 20 a 40 gramów, też według gust osobisty. Ja to dodaję mniej, ale to ja gotuję prawie bez sól. Drożdże. Drożdże mamy dwie możliwości. Świeże albo suche. Jeżeli świeże 6-9 gramów, suche 1 do 3. Też ilość drożdży zależy też od jakości mąki. I to, tego, jeżeli to używamy mąka, gdzie ma duża siła, gdzie dużo rośnie, to znaczy dużo godziny, nie wiem, 24 lub 48 godzin, możemy dodać mniej drożdży. Ale proporcja między suche i świeże drożdże zawsze jest 1 na 3. Oliwa z oliwek extravergine. Są pizzaioli, gdzie dodają i są też, gdzie nie dodają. Sami możecie spróbować i potem decydujecie, jak ile dawać. Ale ile zawsze jest łyżka, nie dużo, jeżeli nie będzie za bardzo tłuste te nasze ciasto. Potem, oczywiście, jak się przygotuje, mieszamy nasze składniki. Zaczynamy, dajemy drożdże do woda, mieszamy i dodajemy powoli nasza mąka. Pracujemy, lepiej jest ręka. Pamiętamy, że dodajemy sól trochę później, specjalnie jeżeli używamy taki świeży drożdżek. Dlatego sól trochę blokuje pracę o drożdżek. Znaczy, pracujemy kilka minut bez sól i potem dodajemy też nasze sól. Pracujemy z rękami, do kiedy się formuje taki piękny kółka, albo, jak zawsze mówię, do kiedy nasze ręce są prawie czyste lub suche. Oczywiście teraz mamy nasza piękna kulka, nasza masa do pizza i teraz muszę leżeć. Najlepsze jest, i to są też dwie metody, w domu możemy dawać do jakiej miseczka, kroimy z folia lub kawałek taki żmatka to czysta i to możemy złożyć do lodówki, gdzie może leżysz około od 12 do 24 godziny. Pamiętamy, że zdejmujemy lodówki kilka godzin przed używacz, gdzie wraca do temperatura pokojowa. W restauracji, w pizzerii to czekają kilka godzin, gdzie ma pierwsze gdzie rośnie trochę, od tego momentu formują mniejsze kółki, między 200 do 280 gramów, gdzie są idealne waga do formowania pizzy o średnicy około 22-35 cm, zależy od pizzerii. I to też czas gdzie powinno to trwać, proces rośnięta, to jest od 12-24 godziny, ale zależy bardzo od temperatura i wilgotność. Ale to jest, możecie spróbować, ale co najmniej 12 godzin musi być. Po nasze, kiedy mamy gotowy czas, czyli kiedy jest to 12-24 godziny do używania, to możemy
zawsze rękę, nigdy z wałka, formować nasza pizza. Jak zawsze pracujemy rękę od zewnątrz do wewnątrz, to i to powoli, powoli, palce i rękę formujemy nasza pizza. Jeżeli oczywiście nie macie trochę doświadczenia albo chcecie używać taki blacha, typowa blacha piekarnika domowa, wiem, że 500 gramów mąki to jest idealne na jedna, dla ludzi, gdzie nie mają dużo doświadczenia, na jedna blacha domowa i to będą 4 duże kawałki pizza. I te, ale zawsze to samo. Ciasto od palce, od środku, od wewnątrz do zewnątrz, gdzie zostaje na końcu taki trochę grubszy taki bok, boczek, tak? Nie boczek, przepraszam, taki, taki gruby brzeg. Dziękuję od mojej taki komisja, że tu też mi pomaga z językiem polski. Tego to jest, po włosku jest dużo łatwiejsze dla mnie. Od tego momentu dajemy dodatki do pizza. Według pizza napoletańska dodatek jest sos pomidorowy, oczywiście dobry, jakościowy pomidor, mozzarella i może być albo mozzarella di bufala, zawsze oznaczenia CHMP, czy DOP, lub mozzarella zwykła, takie fior di latte, normalna mozzarella krowy, z mleko krowy. A propos mozzarella, informuję Was, że następny czwartek temat od webinar będzie od mozzarella, mozzarella di bufala i burrata. Teraz na chat będziecie już znalazłeś link do następny webinar. Potem, co więcej, są dwie szkoły na Napoli, są też pizzerie, że dodają trochę tarte sera, ale są też napoletańczyki, gdzie to nienawidzą. Liście bazylia, obowiązkowe. I oczywiście oliwa z oliwek, ekstrawergine. I potem możemy włożyć do naszej piekarni, do piecu. Według przepisu tradycyjne pizza verace napoletańska musi być piec drewno, drewniane, gdzie idzie do temperatura od 430 do 460 stopni. Wiadomo, że w inne miasto albo na nowoczesne pizzerie to nie pozwalają na piec drewniany. Ale w tej chwili istnieją też nowoczesne pieców gazowe lub elektryczne lub mieszane, gdzie też idą do tego temperatury, pasują doskonałe, mają super rezultat, pizza się gotuje też perfekcyjnie. Wiadomo, że jest trochę mniej romantyczne i też delikatnie brakuje ten podsmak drewno. Ale na tej tradycyjnej piecu, gdzie na takiej wysokiej temperatura, pizza się gotuje między 60 i 90 sekund. To też dlatego w domu niestety nigdy nie będziemy mieli podobna pizza. Mi się wydaje, że nikogo ma piec, gdzie idzie powyżej 400 stopni. Ale może, jeżeli kogo ma, to może tylko, jeżeli mnie zapraszasz, możemy robić pizza razem w domu. Ale jak powinno być wypiekana pizza? Pizza musi być dobrze wypieczona. Znaczy, biegi nie muszą być białe. Muszą być lepiej, jeżeli są delikatnie spalone. Delikatnie spalone. Dlatego to jest bardziej zdrowe, nic jesz pizza, gdzie ma biegi białe, to znaczy nie pieczone. I też po spodem, to jest te zdjęcia pokazuje idealny sposób pieczenia pizza. Potem wiadomo, że zależy też od pieca. Ale zawsze musi być dobrze wypieczona. Wiem, dlatego czasami pizzajoli w Warszawie narzekają z różnych klientów, tego dają pizza, gdzie jest delikatnie spalona i klient mówi, a to spalona, nie chcę. Nie? Ale to jest tak powinno być. To jest bardziej zdrowa na ten sposób, nic nie pieczona do końca. Jak powinno wyglądać prawdziwa pizza napoletana, to jest brzegi,
To jest super zdjęcia. To brzegi to powinno być około 2 cm. Krupiące na zewnątrz i prawie puste w środku. I kiedy zamawiacie pizza, albo kiedy możemy to wracać, to jesz pizza do pizzerii, gdzie to zawsze jest najlepsze, tylko pizza jest bardzo dobra, kiedy jest super, od razu po piecu. Skroimy jeden brzeg i zobaczymy w środku. Zobaczymy, bardziej jest blisko do tego zdjęcia, bardziej wiemy, że nasze pizzaiolo, kurczę, on to jest bardzo dobre. Nie? To mówimy, to jest tylko pizza napoletańska. To, że ma takie charakterystyka. Jeżeli ten brzeg jest pełno, to jest za dużo ciasto i to jest to samo, jak jesz kawałek chleba. Składniki, to jest parę słów o składników. Według mnie najważniejszy składnik do pizzy to jest sos pomidorowy. Od tego momentu możemy to może być polpa czy passata, może być pelati i od tego momentu ja proponuję zawsze wyciskasz ręka i czy zostają takie grube kawałki, nieregularne, to ja to lubię, ale też zdjęją też w rynku to inne rodzaje pomidory jak cherry czy datterini, że te są troszeczkę słodkie, ale kto lubi, dlaczego nie? Drugi najważniejszy składnik do pizza, zawsze według mnie, jest oliwa z oliwek ekstrawergine. Niestety, to, albo stety, oliwa z oliwek daje bardzo duży smak do nasza pizza i musi być na pewno dobra ten oliwa. Jeżeli używamy inny olej, gdzie nie mają smak, to jest szkoda. To prawdziwa pizza musi mieć też podsmak oliwa z oliwek. I oczywiście, trzeci, najważniejsze składnik to jest mozzarella. To samo, bardziej mozzarella jest jakościowa, lepsza jest nasza pizza. Konkurs, jest drugi konkurs, bardzo prosty. Gdzie najczęściej jecie pizza? To jest, musicie być bardzo kreatywni. Nie ma dobrej i złej odpowiedzi, jak powiedziałem, pamiętacie? Jeżeli jeste kogo nie zrobił, chce partycypować do konkursów, po pierwsze albo potem, to klikujecie, udostępuje nasze live. Do wygrania będą różne rodzaje pomidora, to są tej datterini, jak powiedziałem, to są ciliegini, przepraszam, mamy datterini, to jest cały komplet, gdzie w domu możecie się bawić i wybierać też wasz ulubiony pomidor na pizzę. Jak albo gdzie najczęściej jecie pizza? Proszę, nie, jeżeli to mówicie w domu, to wiadomo, że w tej chwili niestety w domu, ale powiedzcie, jaka pizza ewentualnie, albo jaki lokal, gdzie kupujecie, jak się nazywa wasza ulubiona restauracja lub pizzeria. Bardziej kreatywne. Wygra, kto pisze najbardziej ciekawe, czy śmieszne, czy nietypowe, oryginalne odpowiedzi. Kulturalne zawsze. A, oczywiście kulturalne, to jest, pamiętamy, że to zacimamy to tego, ten rzeczy. Idziemy dalej. Rozmawialiśmy od pizza napoletańska, ale we Włoszech nie jest tylko pizza napoletańska, istnieją dużo inne rodzaju pizze. Oczywiście mamy pizza verace napoletańska, ale też Napoli jest taki, gdzie można też używać jak street food. Napoli też sprzedają na taki sposób, że można potem spacerować przed Napoli. I to polecam, kiedy to będzie możliwe podróżować, wizytować Napoli. To jest piękne miasto. Najlepsze pizze na świecie i można to kupować pizza i spacerować nad blisko morze i jeszcze super pizza. Ale istnieje też pizza zmarzona. Też Napoli, kiedy to było bardzo popularna. Po pierwsze, dlatego nie było potrzebny piec. I to znaczy, że prawie każda rodzina była w stanie to robić sami w domu. To jest w ogóle jest jedna pizza zamykana na dwóch i potem zmarzone na głęboki tłust.
Gdzie istnieje też taka wersja niezłożona, tak się zmaży się ten całe ciasto i potem na górze się dodają składniki. Jest calzone, to jest bardzo popularne, to jest też jest pizza rozłożona na dwóch, jak kiszenia, i potem pieczona normalne piece. Istnieje wersja, gdzie dodają na górze jest teraz trochę sos, albo składniki, albo są bez. Nie ma różnicy, to zależy od pizzaiolo. Ale najbardziej znana pizza, mi się wydaje, na świecie jest taki typów pizza, gdzie macie na zdjęcie, gdzie są cienki i krupiące spodem. Pizza rzymska. W Rzymie to jest najbardziej popularna pizza. To jedno najbardziej popularne, przepraszam. To według faktu, że może jest też bardziej łatwo to zrobić tej pizzy, jest jedno najbardziej znane na całym świecie. Kiedy na świecie się mówi o pizza włoska, najwięcej ludzi myślają o tej pizzy. Ale w Rzymie mają też drugi bohater, jeżeli mówimy o pizza, i to jest pinsa romana lub pizza romana, i to jest taki długi, owalne, pieczone ciasto, gdzie potem, kiedy już jest gotowe, się dodają składniki. I tam składniki nie ma reguły, można dodać prawie wszystko. Ważne, że ciasto jest trochę wysoki, ale ma bardzo, to jest bardzo dużo bąbelkę. Perchedziki. Kurczę, to jest strasznie trudno. Ale więcej ma tej struktura, to jest bardzo, to jest lepsze jakość ciasto. Krupiące na zewnątrz i prawie puste w środku i miękki. I od tego momentu fantazja jest jedyna bariera. Od jakich składniki? To można zaczynać od taki typowy rzymski, gdzie jest rzymiaków i rozmarin i kiełbasa, do mortadella z pistacjami i mozzarella, grzyby i to prawie wszystko. Są sklepy w Rzymie, gdzie na pewno można to jeść codziennie na miesiąc i każdego dnia to spróbować coś innego. Tego też używają dużo produktów sezonowych. I to znaczy, każdy sezon mają też inne smaki. Ale to jest taki, jak powiedziałem, to produkt, gdzie się piecze wcześniej i potem albo się dodają świeże produkty, albo to lekko się piecze, nie wiem, jeżeli to mówimy, jeżeli to dodajemy jaki rodzaj sera, że muszą się rozpuszczać, ale delikatne. I to jest, co można jeść w Rzymu. Ale jeżeli idziemy do Sycylii, a Sycylia istnieje taki produkt, który nazywa się sfincione i to jest popularne w tych regionów. Jak widzicie, to wygląda jak pizza. To jest trochę grube ciasto. Najbardziej popularne jest sfincione w Palermo, gdzie normalnie jest używane i trochę inny sos pomidorowy. Taki konserwa pomidorowy na bazie suszone pomidora. To jest bardziej bogaty smak pomidora i potem mogą być różne składniki jak cebule albo taki ser caciocavallo, gdzie jest taki typowy ser sycyliński. W Apuli, to znaczy tam Bari, region Apulia, też mają trochę inna pizza i też jest na grube ciasto, ale tam w środku to używają produkty, gdzie są bardzo popularne tej regionu, taki pomidor koktajlowy, oliwy. Apulia jest region, gdzie produkuje najwięcej ilość oliwy we Włoszech. Genowa, Liguri, to idziemy trochę na północ. Genowa jest bardzo znane miasto na focaccia genovese, też chroniona przed oznaczenia europejska, ale mają też rodzaju pizza, gdzie się robi na bazie tej focaccia genovese, ale to się dodaje też pomidory, czasami cebule i to inne składniki.
Potem, teraz wiem, że kilku z was będzie powiedzieć, to jest, wygląda jak Pizza Hut. Nie. Ewentualnie to Pizza Hut kopiował od tego. Jest pizza na kawałki. Jest bardzo popularna w Mediolanie. Ja kiedy wracam, zawsze to jem, tak, też taki typów pizza, takie grube ciasto. I ta się je po prostu, jeden talerz to jest jeden kawałek, jest bardzo duża. I są pizzerie, gdzie mają 60-70 lat historii w Mediolanie, gdzie robią na pewno niesamowite. Jest bardzo wysoka, ale super lekka. Też w Ligurii istnieje taki, nazywa się Pizza Andrea, to znaczy pizza w sposób Andrea. I też jest robione na bazie trochę cięski, takie grubsze ciasto, ale jest to jest serwowane z sos pomidorowy, anchois i oliwkę i czosnek. W Turinie mają też jest ciekawe rodzaju pizza al tegamino, czyli pizza z patelni. To jest pizza, gdzie to jest w rodzaju pizza, wiadomo, że wygląda trochę inaczej, że się robi na patelni i to ma taki podwójny proces wyrastania. I też w regionu w Molise, południe Włoch, istnieje taki pizza minestra, gdzie się robi na bazie mąka kukurydziana i to się gotuje w patelni, się dodają żołę, cykoria, buraki, jarmusze, spinacz, jakikolwiek żołę sezonowe. Jak widzicie, to we Włoszech mamy bardzo duże ilość rodzajów pizzy. I potem oczywiście jest pizza domowa. Teraz się chwalę, to są moje, ja robiłem. Ale to znaczy, że w domu widzicie, że stout jest dokładnie jak blacha piekarnik domowy. Można to robić i to możecie, i to można się bawić różne mąki, różne ilość woda i składniki. To jest fantazja, jest jedyna bariera od tego momentu. I mamy jeszcze jeden konkurs. Gotowi? Proszę bardzo. Jaki była najbardziej nietypowa pizza, jaka jadłaliście? A to będzie, to na pewno czeka na bardzo taki fajnie i ciekawe odpowiedzi. Nieważne kto pierwsze, nieważne kto ostatnie, ważne, że musicie być kreatywni. Pamiętacie, jeżeli kogo jeszcze nie robił, udostępnijcie nasze live'a, partycypujecie do konkursów. Kto wygra, będziemy ogłosić na końca i wygrają taki zestaw o różne rodzaje pomidora do pizzy. Ale nie tylko do pizzy, ale to możecie spróbować na wasze pizza domowa. Spokojnie, macie czas odpowiedzieć na te pytanie i ja teraz idę troszeczkę dalej. Pamiętacie, że na końcu odpowiadam na wszystkie wasze pytania. Jeżeli już macie, zaczynacie pisać pytanie. I wracamy do naszej prezentacji. Jak jest najlepsze, jeżeli pytanie będzie, jak jest twoja ulubiona pizza, albo jak jest najbardziej ulubiona pizza, odpowiedź jest taka. Spróbujecie różne pizzerie, spróbujecie różne rodzaju pizzy i sami decydujecie, co bardziej odpowiadać na wasz gust. To jest, teraz możemy zamawiać w internetu, czy pojechać do lokalu i odebrać. To jest super komfortowe, to możemy to zrobić, ale potem, kiedy otwierają jeszcze raz gastronomia, idziemy, wizytujemy, eksperymentujemy i każdy wybiera swoje. Jeżeli ciasto jest dobre i składniki są dobre, potem każda pizza jest dobra. Wygląda inny temat, ale to nie. Co we Włoszech pijemy razem pizza? Oczywiście najbardziej popularne, kiedy się idziemy do pizza i birra, to znaczy piwo. Wiadomo, jeżeli piwo jest dobra, kraftowa, to lepiej. Wino, jak dlaczego nie? Białe, czerwone, różowe. Zależy bardziej od składniki, gdzie mamy na nasza pizza. Bąbelki, jeżeli kogo już słyszał moje webinar, ja to bąbelki mogę jeść wszystko bąbelkami.
Może być Prosecco, może być Trento Doc, może być Asti, może być Franciacorta. Nieważne, bąbelki są wspaniałe. Oczywiście napoje gazowane, jeżeli kogo nie chce pić alkoholu albo dzieci, i woda, wiadomo, to nie ma problemu. Ale co na pewno we Włoszech, Włosi nie piją, kiedy jemy pizza albo inne danie, nie pijemy cappuccino. To jest trochę żart, ale zawsze każdy Włoch, kiedy to idzie do pizzeria poza Włoch i widzi kogo, gdzie pije cappuccino razem pizza, to jest ma trochę, zaczyna się bolać serca, albo to co robią, o Boże, nie? Jak mogą? To potem wiadomo, że jak zawsze mówię, żadny zakaz. Każdy ma prawo robić co chce. Ale Włosi, ja i inni Włosi, to na pewno nie robimy. Potem macie prawo i wolność robienia co chcesz. Inne zmieszne rzeczy, że mogę powiedzieć o pizza, teraz robiłem kolekcję od bardzo pizzy, gdzie powodują ból serca dla Włochów. Na przykład z bananem. To jest coś, że potem można spróbować, to jest żadny zakaz, ale to dla Włochu to jest, powoduje ból serca. Albo taki super innowacyjne, to jak na zdjęcia, trochę słone, trochę słodkie, nie wiadomo dokładnie co to jest. Też to jest fajne zdjęcie, na pewno było robione dla jakichś influencer czy blogerów, ale cookie, mięso, taki sposób, taki meatballs do pizza, to na pewno to jest nie z włoski. Też to jest, może być ciekawe, ale na pewno to bardzo trudno spotka się coś takiego we Włoszech. Aha, i to już każdy, wiem, że to jest jedna najbardziej popularna pizza na całym świecie, oprócz we Włoszech. To jest na pewno, to kiedy widzę, zawsze dla mnie jest, jak zawsze mówię, to powoduje mnie trochę nieprzytomność. Taki, muszę trochę się zastanawiać, jak można połączyć te dwie rzeczy. Ale to jest mój osobisty gust. Wiem, że dużo od was lubię pizzę z ananasem. Ale jeżeli chcecie robić taki żart na włoska pizzeria, zamawiacie pizzę z ananasem. Jeżeli pizzeria jest bardzo poważna, powiedzieć was, że lepiej, że idziecie do innej pizzeria. Jeżeli to jest dla turystów, to robią. Potem bardziej ekstremalne, jak to możemy nazywać, pizza McDonald's, ale to na pewno, to prawdopodobnie to było żart tylko. Pizza z makaronem, po co mieszasz dwie danie, że mają gluten? To jest to samo, jak robić kanapka z chlebem. Nie? To jest trochę albo jedno, albo drugie. I ostatnie, też jest dla mnie temat ciekawy, nie rozumiem, dlatego ludzi, a to jest moje problem, że dodają do dobra pizza jakikolwiek inny sosów lub najgorzej ketchup. Jeżeli pizza jest dobra, nie potrzebuje nic więcej. Ewentualnie troszeczkę oliwa z oliwek albo oliwa pikantna. Ale jeżeli dodajemy inne sosy, specjalny ketchup, pokroimy smak pizza i czujemy tylko ketchup, od tego momentu polecam kawałek chleba, ketchup i jemy to. I to jesteśmy na końcu. Teraz mamy czas do pytania. Zaczynamy tej sekcji, tej Q&A. Nie wiem, jeżeli już są pytanie. Mamy dużo pytanie i teraz muszę tylko wracać na do mnie, to kamera, i jestem gotowy dla was i mam nadzieję, że też umie odpowiadać poprawnie albo ciekawe na wszystkie wasze pytania. Proszę, pierwsze pytanie. Okej, mamy dosyć dużo pytań, wątpliwości, kontrowersji, jeśli chodzi o drożdże. Tak. I jaki? Paweł na przykład mówi, że on daje na kilogram mąki 1,5 grama drożdży i go zastanawia, dlaczego ty podajesz, że jest 9. To jest suche czy świeże?
mleka. No właśnie nie napisał. On to daje 1,5 gramów na kilo mąki. To, jak powiedziałem, to co powiedziałem, to jest według przepis od Stowarzyszenia Verace Pizza Napoletana. Dużo od proprio drożdży, dużo zależy od procent woda, gdzie dajesz, jaki mąka używasz i ile czas potem to czekać, że pizza, czy czas to wyraźnie. Mówię, to jest, są indikatywne rzeczy. Każde pizzaiolo to ma i ma pracowany swój sposób. Jeżeli u ciebie na kilo mąki i 1,5 gramów drożdżek, prawdopodobnie, nie wiem, świeże lub świeże, to jest wystarczy, jesteś zadowolony od twoje dziecko, twoje ciasto, super. Mówię, to nie jest, nie mówimy, że albo to, albo nic. Mówimy, to są indikatywne informacje. Tego, co ten przepis dawałem, to nie jest moje, to jest od Stowarzyszenia Verace Pizza Napoletana, ale, jak powiedziałem, każdy pizzaiolo musi pracować na swoje oryginalne ciasto. Tutaj bardzo zbulwersowałeś swoją ilością drożdży Adriana, bo Adrian napisał, że nie ma co oglądać, że jak dajesz od 6 do 9 gramów, to robisz ciasto drożdżowe, a nie pizzę. Na ile? Adrian mówi, że jeżeli używam od 6 do 9 gramów drożdży, to świeże, ciasto drożdżowe, a nie pizzę. Paweł. Adrian, przepraszam. Stowarzyszenia Verace Pizza Napoletana. To jest oficjalne informacje, że dają. Rozumiem, ale to zależy też od jaki siła ma twoja mąka. Jeżeli chcesz mieć taki bardzo lekki pizza, to ale to co samo powiedziałem wcześniej. To jest, nie jest mój przepis, jest przepis od Stowarzyszenia Verace Pizza Napoletana. Jedyna stowarzyszenia, gdzie chroni i pilnuje, że pizza napoletana jest według tej starej przepisa. Ale jak powiedziałem, jeżeli u ciebie jest lepiej dawać mniej, bez problemów. Jest na pewno, ja znam też tyle pizzajoli, każdy ma inne przepisy. Nie ma w ogóle stricte reguły. Ważne, że jest gorzej, jeżeli używamy potem za dużo drożdżek. To tak. Mamy pytanie od Łukasza. W jakiej temperaturze powinny być drożdże świeże, które dodajemy do ciasta? Jaka temperatura musi to leżeć ciasto, tak? Nie, drożdże, same drożdże. Same drożdże jest normalnie się konserwuje w lodówce, to znaczy, że ale zawsze według mnie to lepiej zdejmować od lodówka i to, że wraca do temperatura pokojowa, od tego momentu dodajemy do woda, gdzie też jest na temperatura pokojowa i od tego momentu wszystko jest, idzie na temperatura pokojowa. Łukasz jeszcze pyta, czy mąka powinna być przesiana przez sito? Mąka przed sito, tak, to lepiej zawsze to zrobić. Okay, mamy pytanie od Mariusza, czy pomidory z puszki lepiej jest podsmażyć, na przykład z odrobiną miodu, soli i oregano, czy wystarczy wziąć bezpośrednio z puszki? To zależy, jakie pomidory w puszki używamy. Jeżeli mamy bardzo dobrą jakość pomidory w puszka, jak to widzimy, jak wiemy, jeżeli to jest dobra jakość, czytamy etykietę. Jeżeli w środku nasze pomidor puszka jest tylko pomidor i ewentualnie szczypka sól i nic więcej, to mi się wydaje, to jest bardzo dobra jakość pomidora i to możemy używać bezpośrednio. Potem możemy dodać sól, pieprz, suszone oregano i mieszamy i dajemy do pizza. Jeżeli mamy pomidor puszka, gdzie w środku ma też regulatory kwasowości lub inne substancje, gdzie powoduje, że to będzie, że smak będzie, jest trochę kwaszny, to może tak, to może lepiej to pozmażyć, dodać więcej czy czosnek, czy oliwa z oliwek, ale to zależy od jakości puszki pomidora, gdzie używamy. Okej, Natalia pyta, czy polecasz zakup przenośnego kamienia do pizzy?
I tu Natalia jeszcze mówi, że on osiąga temperaturę do 390 stopni. Natalia, jeżeli chcesz się bawić, kup. Jest na pewno będzie świetna zabawa domowa. Wiem, to ja to nigdy nie kupowałem. To w domu to robię taki bardzo inny, tradycyjny sposób, ale wiem, że mam znajomi, że mają i to mogą, i dużo się bawią z tej kamienie do pizza. Na pewno efekt jest bardzo zbliżony do pizzeria, do restauracji. Mamy jeszcze pytanie od Pawła. Paweł. Na jakiej mące tobie najlepiej się pracuje, jeżeli robisz pizzę klasyczną i neapolitańską? Jaką mąkę polecasz początkującym? Okay, zaczynamy od początkujące. Lepiej polecam taki mąkę, gdzie można kupować na kasie supermarketu, mąka do pizzy. To już są kilka rodzajów, jest pisane mąka do pizza, dla początkujące super wystarczająca. Ja jestem na fazie, że eksperymentuję. Ostatnio kupowałem kilka rodzajów mąki, robiłem eksperymentów. Ostatnie nie poszło. Miałem na pewno coś robiłem złe. To robiłem na mieszałem mąka Manitoba i mąka Zero, ale bardzo duża siła, ale to muszę, to lubię eksperymentować. Czasami robię błędów, ale to też się nauczę z błędami. I to jest fajnie zawsze spróbować. I jak powiedziałem, ostatnio kupowałem 6 inne rodzaje mąki w internecie, tego sklepu jest trudne, z różne siły i też różne rodzaje, różne mąki. Ale zawsze mam taki mój przepis, że używasz mąka zero, średnie, siła średnia, i zawsze to idzie według moje osobiste przepisy. Ale też lubię eksperymentować, jak powiedziałem, i to lubię tak robić. Marta pyta, jak piec pizzę z dodatkiem bazylii i rukoli? Jak długo, żeby no, nie straciło smaku i świeżości? Okej, okay, jeżeli piecimy pizzę w domu, zawsze polecam do nasze ciasto do pizzy włożyć tylko sos pomidorowy, i złożyć do piekarnika. Normalnie to, kiedy brzegi są, zaczynają być delikatnie brązowe, zdejmujemy pizzę, dajemy inne składników i to ostatnie mozzarella i potem jeszcze raz ostatnie parę minutów do pieców. Jeżeli używamy rukola, zawsze świeża, na końcu. Nie piecimy rukola, że będzie taki niedobra, będzie taki taki po prostu niedobra. Edyta pyta, czy jeżeli robi domową pizzę i formuje kulkę przed wyrastaniem i ta kulka nie jest gładka, tylko pofalowana, u Edyty wygląda jak mózg. I Edyta pyta, czy to oznacza, że dała za mało wody, za dużo mąki, czy może za długo wyrabiał? Na pewno nie za długo wyrabiałeś. Bo jeszcze Edyta tutaj dodaje, że ciasto się odkleja od rąk, ale jest mało elastyczne. Okej. Jeżeli jest mało elastyczne, albo to używałeś nie tak, powinno zmienić mąka, po pierwsze. Potem, jeżeli proporcja do mąka jest, mąka i masz około 60% woda, to powinno być taki fajnie elastyczny i gładki. Nie ma problemu, to pracujesz ręce, można pracować też 15-20 minut, będziesz trenować rękę i to nie ma problemu od czasu. Jeżeli to wygląda trochę, jeżeli to jest za bardzo kleista, to prawdopodobnie dodawałeś za dużo wody. Ale jeżeli to nie jest taki gładka, albo za krótko pracowałeś, albo też może to było za mało wody. A czy sól ma wpływ? Nie. Na to? Okay. Bo to też mieliśmy takie nie, sól nie ma żadnego wpływu. Okej, okay, Damian pyta, jak długo wyrabiać ciasto? Czy po tym, jak ciasto odpocznie, po 12 godzinach, jeszcze raz je zagniatać, czy tylko uformować kształt? Okej, okay, to są też różne techniki, na pewno będą pizzajoli, gdzie robią inaczej, ale to mówię najprosty sposób domowy. Mamy ciasto, to leży
co najmniej 12, lepiej 24 godziny, rośnie, od tego momentu nie ugniatamy. To dajemy do blat i to pracujemy palcami do naszych blat kuchenne i to wystarczy. Michał ma pytanie i mówi, że może to jest głupie. No nie wiem, to już odpowiedź. Żadna pytanie jest głupia. Okay. Czasami ja odpowiadam głupie rzeczy, ale pytania nie są głupie. Okej, czyli jak Michał czasami robi pizzę neapolitańską, to mu zawsze wychodzi mokre, dosłownie płynie. I Michał pyta, jak, no co ma zrobić, żeby tak. Ale mokre ciasto, czy mokre podczas pieczenia? Michał, jeżeli to jest mokre ciasto, to nie ma problemu, to może to redukuj troszeczkę woda delikatnie. Jeżeli jest mokra podczas pieczenia, to masz za niska temperatura piekarnika. Wiesz co, poczekaj, bo jeszcze Michał tutaj dopisał, że ciasto wyrasta 3 dni i że ostatnio doszedł do wniosku, że to jest chyba kwestia sosu. Jeżeli to masz mokre ciasto wyrasta 3 dni, to jest bardzo trudno. Zależy jaki mąka też używasz, tego, to są bardzo małe mąki, to gdzie mają bardzo, bardzo wysoka siła, gdzie docierają do 3 dni, to spróbuj mniej, maksymalnie, jeżeli używasz normalna mąka, gdzie kupujesz supermarketów, powyżej 36 godzin już jest za dużo. To jest lepiej do 24. Jeżeli używasz profesjonalne mąki, gdzie mają bardzo wysokie siły, ale też 48 godzin w lodówce, wystarczające. Jeżeli to są 3 dni poza lodówka, to ciasto jest do wyrzucenia, nie da się pieczyć. To jest po prostu, może być tylko to. Mamy tutaj komentarz od Marcina. Marcina. Pracuje w Akademii Pizzajoli. Marcin, Akademia Pizzajolo, tak? Michał mówi, że sól ma znaczenie. Marcin, przepraszam. Marcin. Sól ma znaczenie, jeżeli dodajemy razem drożdżek, gdzie to nie pozwala to pracować drożdżek, ale nie ma znaczenia, jak to, jeżeli to ciasto będzie gładki czy nie. Dobrze. Maciek pyta, czy ciasto może rosnąć w lodówce? Tak, na pewno. To jeżeli to rośnie, to duże godziny, prawie wszystkie pizzerie mają lodówki, na kontrolowana temperatura, ciasto rośnie lodówki i potem zdejmują, czeka, że wraca temperatura pokojowa i od tego momentu potem to formują pizzę. Sandra pyta, w jakiej temperaturze powinno leżakować ciasto? Więc to chyba nie chodzi o lodówkę, nie? Nie, jeżeli to ciasto chcemy to, że leży poza lodówka, czy stary sposób domowy Włoch, gdzie robiło się ciasto, przepokryło się z materiały i się dodało po wóżku, po kodra. I to leżakowo, nie wiem, 8-10 godzin i to potem się używało. Ale lepiej, jeżeli to leżakuje na temperatura pokojowa lub lodówce. Ale też dużo zależy, jaki mąkę używamy, jaki są te warunki, też bardziej od woda, czy mąka, procent woda i ilość drożdżek. Ela pyta, kiedy powinna dodawać oliwę z oliwek, ponieważ jak dodawała do pieczenia, to wtedy dymiło. Dobrze. Pyta, czy przed, czy po upieczeniu. Okej, okay. Ja dodaję oliwa z oliwek, dodaję do sosów pomidorowe i to złożę to pomidor na ciasto i w środku jest oliwa z oliwek. W pizzerie daję oliwa trochę przed pieczenia, niedużo oczywiście, jeżeli to piec gotuje pizzę na 60-90 sekund, nie się spali. Ewentualnie można też dodać na końcu, kiedy już jest pieczona, jest troszeczkę oliwa z oliwek. Ale nie powinno się spalić oliwa, jeżeli jest albo mieszana z sos pomidorowy, albo na szybki sposób pieczenia. Jeszcze chwilę, mamy tego dosyć dużo. Tak, czekamy na inne, znaczy czekamy, mamy duże pytanie. Ale są czasami takie bardzo podobne. A propos oliwy, to mieliśmy jeden komentarz od Krzysztofa, który twierdził, że do pizzy neapolitańskiej nie poleca dodawać oliwy. Krzysztof, powiedziałem, żadny zakaz. Jeżeli nie lubisz dodać
oliwa z oliwek wolność. Jak powiedziałem, według stowarzyszenia Verace Pizza Napoletana dodają, ale to jest gust osobisty. Ja to lubię. Aleksander pyta, czy Włosi robią pizzę na zakwasie? Tak, jest też sposób robić pizzę na zakwasie. Jest, jeżeli dobrze... Czy możesz podać, jaki to jest zakwas? To jest trudno. To się, wiem, że sposób na zakwasie nazywa się taki technika na biga, to po włosku. I to jest robione, to jest zakwas, mi się wydaje, chlebowy, taki normalny. Nigdy nie robiłem, znaczy nie mam doświadczenia na tego. Jest jedna pizzeria Warszawa, gdzie robię na zakwasy. Oczywiście to nie jest pizza napoletańska, jest inna pizza, bardziej rzymska, ale na zakwasy. Nie robię reklama, ale nazywa się taki, nie, jest na Mokotowie. Jest na Mokotowie. Nie ma dużej pizzerii na Mokotowie, gdzie robią włoskie, prowadzone przed Włoch. Rafał pyta, czy ciasto, które zagniatamy przy użyciu robota, jest gorsze niż to, które robimy rękoma? Znaczy, jeżeli używamy maszyna, to robot, tak? Wiadomo, że używasz sprzęt, gdzie pomaga, jest bardzo taki łatwy. Nie ma dużej różnicy. Znaczy normalne pizze, duże restauracje używają sprzęt mechaniczny. Ale jeszcze mi się wydaje, że jeżeli robimy w domu pół kilo mąki, to jest trochę szkoda potem taki wraca się. Więcej robimy bałagan ze sprzętami niż to robimy. I potem ręcznie jest bardziej taki romantyczny i taki możemy bardziej się chwalić, że jest nasze, ale to można używać jakikolwiek taki robot kuchenny, że nie ma problemu. Kasia jeszcze chciałaby się przypomnieć swoim pytaniem, czy liście bazylii kładziemy po upieczeniu pizzy, czy przed? To może jeszcze powtórzymy raz. Jeszcze raz, jeżeli to pizzerie, to znaczy restauracje dają kilka liście bazylii przed pieczeniem, ale tam pizza piecze bardzo szybko, 60-90 sekund. I to bazylia. Jeżeli to robimy w domu, możemy też dawać kawałki bazylia na nasz sos pomidorowy, daje też smak, ale potem ja osobiście lubię też świeże bazylia na końcu, świeże na pizza już gotowana. Radomir pyta, czy kulkę ciasta już zrobioną można mrozić i przechowywać do następnego pieczenia? Wiem, że można mrozić. Też w rynku można kupować już mrożone ciasto do pizzy, ale trochę szkoda. Wiadomo, że to jest fajnie, ale czas, gdzie potem musimy zdejmować od zamrażarka, czekać, że się rozmarza. I to możemy używać od tego momentu, to robimy ciasto, czekamy 12 godzin i używamy świeżo. Okej, mamy pytanie od Weroniki. Czy dziurkujemy ciasto widelcem, czy używamy specjalnej blaszki z dziurkami? Nie dziurkujemy z widelce, to niepotrzebne. Pracujemy na nasze ciasto tylko palcami delikatne, od środku do zewnątrz, ale nie musimy dawać żadne dziury. Bardzo ważne, że oczywiście specjalnie w domu, nie powiedziałem, czasami jest to oczywiście sprawa, czasami nie, że specjalnie w domu piekarnik musi być na maksymalna temperatura już gorące, kiedy włożymy naszą pizzę. Mamy pytanie od Mariusza. Czy warto bawić się w ciasto na zakwasie, a jeśli tak, to czy wybrać zakwas pszenny czy żytni? Jak powiedziałem, na zakwasie nie mam dużo doświadczenia, nigdy nie robiłem. Jadłem dużo na zakwasie, ale pizza, ale to nigdy nie robiłem w domu. Mariusz, tak? Tak. Mariusz, spróbuj i potem pisz do nas, jak to dla ciebie miałeś najlepszy rezultat o twoje ciasto. Jeżeli używasz
taki mąka, taki bardziej prosta, to może ten pierwszy zakwas, nie pszenny. Mamy pytanie, właściwie jedno takie same pytanie i od Damiana, i od Sandry. W jakiej temperaturze i jak długo piec pizzę w piekarniku? Maksymalna temperatura, gdzie się da na każdy piekarnik domowy. Normalnie każdy piekarnik, nieważne jaki jest producent, idzie do maksymalnie 250 stopni, około 250 stopni, ale maksymalna temperatura góra-dół, i pizza w środku. Nie. Czekaj, bo już tego mamy dużo. Tak? Dawaj. Bartłomiej pyta, czym różni się sposób na przygotowanie ciasta pod pizzę rzymską od przepisu, który pokazałeś na pizzę neapolitańską i jaka jest temperatura do pieczenia pizzy rzymskiej? Temperatura jest bardzo podobna, to nie ma różnicy temperatury. Ciasto jest, oczywiście to jest, mi się wydaje, że mam dużo mniej procent woda i też używa się mąka bardziej taki blisko 0,0 i też jest też mniej, kurczę, brakuje mi słowa, drożdżek. Tego to nie muszę to rośnie, musi być bardziej krupiąca i niska. Ale temperatura jest bardzo podobna. Mamy pytanie o siłę mąki. Pytanie o siłę mąki, proszę tak. Bardzo. Czym się różni ciasto z mąki W400 od tego W200? W4... To jest pytanie od Michała. Tak, Michał, nie wiem, jeżeli pracujesz w pizzerii, ale W400, jak powiedziałem, to jest mąka, gdzie ma bardzo duża siła i W200 ma taki siła niska czy średnia. To znaczy, jak powiedziałem w trakcie, więcej jest siła mąki, więcej absorbuje woda. Od tego momentu, jeżeli to chcemy używać duży procent woda, i to można też mieszać te dwie rodzaje mąki, ale to jest różnica jest to, jest tylko siła. Znaczy jedna absorbuje więcej woda, drugi mniej. Zależy, jaki produkt chcesz mieć na końcu. Jaki jest efekt, gdzie chcesz serwować do twoich klientów lub do twojej rodziny. Mamy tutaj komentarz. Mówię, od Pawła. Paweł. Paweł się zirytował. Paweł mówi, że bzdura, że z tego co kojarzy, to do pizzy neapolitańskiej potrzebujemy powyżej 400 stopni. Rzymską spokojnie zrobimy nawet w piekarniku. Paweł, jak powiedziałem, każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Ja to ci powiem, co ja wiem. Jeżeli to szukasz, na pewno to są tysiące inne opinie. Nie mam problemów. To jest, jesteśmy na wolnym świecie i to każdy może też mieć swoje zdanie. Ale pizzerie, gdzie robią też w Warszawie pizza rzymska, używają mniej więcej podobne temperatury. Oczywiście pizza napolitańska, jak powiedziałeś, potrzebuje bardzo tu wysokie temperatura. Jeżeli chcemy pieczyć na między 60 i 90 sekund, zależy też, jaki piec mają. Dlatego kilka razy to restauracje mają piece, gdzie nie idą powyżej 300 stopni. I to robią oczywiście inne pizze, bardziej rzymskie. Dlatego mają też piec, gdzie nie idzie wyżej. Marcin pyta, czy w warunkach domowych powinniśmy piec pizzę w piekarniku z termoobiegiem, czy bez? I gdzie włożyć blachę? Na środku? Blaka, ja to złożę na środku i używam góra-dół. To jest ważne, że jest nam położone na maksymalne wysokie, najwyższe temperatury, gdzie da się otrzymać od co mamy w domu. Edyta pisze, że zawsze te przepisy, które zna, są na pół lub kilogram mąki i ona robi pizzę na dwie osoby, na blaszkę. Tak. Ucieka komentarz. 35 cm. I mówi tak, zapytam wprost, jakie są proporcje mąki i wody, mąki, wody i drożdże świeżych. Ale okay. Ona nie chce robić na grubym cieście.
Okej. Okay. Powiem ci, jak robię. Ja używam też blacha domowa, taki typowa blacha, nie wiem ile centymetrów jest, taki normalny, taki czarna blacha, każdy piekarnik ma. Ja robię, kiedy zaczynałem, używałem pół kilo mąki, teraz używam 400 gramów mąki. Moja idealna proporcja, ale to jest moja osobista, jest 70% woda porównane do mąki i ja używam drożdże suche i dam około 2 gramów. I potem moje ciasto leży w lodówce 24 godziny i potem jest kilka godzin, do kiedy wraca do temperatura pokojowa. I to jest troszeczkę delikatne, taki średnie grube, nie taki grube, ale tak mam moje osobiste przepis. Jeżeli chcesz robić, jest bardziej mniej, taki bardziej krupiące, albo redukujesz trochę drożdżek, albo po prostu to rób mniej ciasto. Monika pyta, jakiego rodzaju drewna używać do opalania pieca na pizzę? A, to jest bardzo fajne pytanie. Wiem, że są różne, są różne rodzaje drewna, dlatego prawdziwe takie tradycje pizzerie, gdzie bawią się też na tej super niszowe rzeczy, też wybierają konkretny rodzaj drewna, gdzie nie powoduje, gdzie pali, robię duże ciepło, ale nie powoduje, jak się nazywa po polsku, tej co idzie? Rośnięcie, taki, bąbelkowanie. Gdzie nie bąbelkuje, musi być duże, taki bardzo suche, gdzie nie ma środku rodzaju wody i też nie zostaje bardzo mało, jak nazywa, cenere, tej szary, gdzie zostaje. Popiół. Gdzie to powoduje bardzo małe popiół. Jaki konkretny rodzaj drewna? Powiem ci proste, nie wiem. Nie jestem tego specjalista. Słyszałem, że są pizzajoli, że wolą używać tylko konkretny rodzaj, ale nie pamiętam, jaki są te rodzaje. Mamy pytanie od Marcina. Czy używać papieru do pieczenia, czy po prostu piec na blasze? Ja to nie używam papieru do pieczenia. Ja zmaruję blacha z trochę oliwa z oliwek. Jest inne osoby dają też mąka semolina albo trochę oliwa i trochę semolina. Można też spróbować na papier. To jest według ciebie, według co będzie dla ciebie bardziej komfortowe. Damian pyta, czy woda mineralna do ciasta daje lepsze efekty, czy nie ma różnicy między mineralną a tą z kran? A to jest też taki bardzo to pytanie do pizzajolo. Ja nie jestem pizzajolo, ale wiem, że są pizzajoli, gdzie lubią używać woda mocno gazowana, ale to według mnie to jest bardzo subliminalne, takie bardzo małe różnice, ale to jak powiedziałem na początku, każdy pizzaiolo pracuje na swoje dziecko i dodaje od według jego doświadczenia coś. Spróbuj robić na wodę gazowana i potem powiedz nas, jaki jest efekt. Aleksandra pyta, co zrobić, żeby piegi były brązowe? Bo jak ona robi, to jak te piegi się brązowią, to pizza robi się twarda. Jak robi, co robi, że biegi będą brązowe? Po pierwsze, jeżeli będą brązowe, to masz zawsze bardzo twarda pizza. To oczywiście, to nie wiem, jaki jest twój sposób od pracowania na ciasto, jeżeli jest bardzo równa, jeżeli to nie jest za bardzo grube, jak ile czasu leżakowało tego, jak brzegi są pełne, czy środki są puste. Ile sos pomidorowy dodawałeś czas pieczenia, to znaczy, że dodajesz sos pomidorowy, tylko sos pomidorowy bez składniki, pizza piecze, ale zostaje troszeczkę miękka. Jeżeli to jest za mało sos, może się będzie twardy całe ciasto. Nie wiem, co mogę. Powinno widzieć dużo więcej detalów od twoja pizza. Ale ja powiedziałem, nie jestem szef kuchni,
nie jestem pizzaiolo, ja dużo pracuję w temat gastronomiczny, specjalnie dużo promuję włoski produkta, ale to są czasami są pytania bardzo techniczne, że tylko jedna osoba, że pracuje codziennie, nie wiem, jaki pizzaiolo, że codziennie robię ciasto i pracuje na tego, może jest w stanie to pomagać. Aneta pisze tak, mam stary piekarnik na gaz, bez żadnych opcji, grzeje tylko do 300 stopni. Czy uda się w nim upiec dobrą pizzę? Tak, oczywiście. Już do 300 stopni jest bardzo wysoki. Od tego momentu to muszę to pilnować, że nie pizza nie się spalić, ale to jeżeli pilnujesz, bez problemu to można robić. To znaczy, jak mówię, najwyższa temperatura, gdzie możemy. Michał pyta, czy kulki formować przed wyrastaniem, czy po? Wiem, że najwięcej pizzajoli to formują ciasto, czekają kilka godzin i potem ewentualnie robią taki drugi proces, nazywa się piegatura i od tego momentu formują kulki. I potem kulka wyrasta to samodzielnie. Bartłomiej pyta, czy przed pieczeniem dodać surowe pieczarki, czy podsmażone? Przed pieczeniem? Czyli jak je układamy na pizzy? Podsmażone czy surowe, zanim włożymy do piekarnika? Okej, po pierwsze, zawsze, jeżeli to pieczymy w domu, pierwsze pieczymy tylko sos pomidorowy. Jeżeli dajemy za dużo składników, nasze ciasto nie się pieczy. Potem to zależy, jak ty lubisz. Jeżeli kroisz bardzo cieniutkie pieczarki, można dawać surowe i potem na kilka minut z inne składniki, to wystarczające dla pieczarków. Jeżeli chcesz zmarzyć, nie wiem, żołami i czosnek i inne produkty, to jest według ciebie. Nie ma dużej różnicy. Słuchajcie, dajemy... Poczekaj, jeszcze mamy pytania. Ale to czekają też, kto wygrał konkurs. Musimy... Tak, ale poczekaj. Słuchaj, tutaj mamy trochę nietypową prośbę od Sylwii, tak? Która chciałaby, żebyś zademonstrował dłońmi, jak formować pizzę. Dłonie mam, ale nie mam ciasto. To jest bardzo trudno bez ciasto pokazać. I powiedziałem, nie jestem pizzaiolo, to robię domowy sposób, jak amatorem. To fajnie chciałem to zrobić, ale mogę prosić ewentualnie Krystyna, jaki jeden raz pokazać na jakie inne gotowania na żywo, jak to się robi. Mamy pytanie od Pawła. Jaką polecasz oliwę? Bo wybór jest ogromny. Tak, Paweł, tak? Tak, Paweł. Wybór oliwy jest ogromny. Ja to 4 tygodnie temu robiłem pierwszy webinar a propos oliwa z oliwek extravergine. Dla mnie ważne, że jest pisane extravergine, same tylko vergine, nie, musi być pisane extravergine. Potem, jeżeli to jest hiszpański, grecki, turecki, włoski oczywiście, to ma mało znaczenia, ale lepiej, że musi być pisane extravergine i też najlepsze jest, gdzie jest pisane w jaki kultivar albo gdzie oliwy, znaczy jaki szczep oliwy są używane. Potem ja osobiście lubię taki bardzo ostre i pikantne, taki typowy od Sycylia czy Apulia. Olaf pyta, czy robiłeś kiedyś ciasto na drożdżach piwowarskich? Nie, nigdy nie robiłem. Jestem ciekawy. Jeżeli to robisz, wysłaj zdjęcie o ciasto, poproszę. Mamy tutaj bardzo długie pytanie od Jakuba. Dobra, Jakub. Jakub mówi tak, wiemy, że należy dać ciastu podwójnie wyrosnąć, przed podziałem i po. Z tego, co zrozumiałem, drugi etap powinien trwać co najmniej 12 godzin w ciepłym miejscu. W takim razie, w którym momencie przełożyć pizzę do lodówki na później, i jak długo można tak przechowywać? To jest skomplikowane pytanie. To na pewno pracujesz w pizzerii, taka restauracja, jeżeli tak robisz. Normalnie to pizzerie to robią ciasto
jak powiedziałem, to czekają kilka godzin, formują kółki i potem złożą, robią, znaczy, robią drugi, robią piegi, piegatura do pizza, formują kółki, złożą jeszcze raz do lodówka i tam leżakuje na co najmniej 12 godzin, czy 24 lub 36. Albo też więcej, zależy od mąki, że używają. Nie ma tej reguły, też że każdy pizzaiolo ma swoje sposób i swoje przepis. Zależy też ile lodówki mają, jak inne lokalu, gdzie mogą zatrzymać tej ciasto. Mamy jeszcze pytanie od Łukasza. W jaki sposób zagniatać ciasto? Czy to ma znaczenie? W sensie, czy zamykać w nim powietrze, czy można rwać? Nie, na pewno nie jest bez zwal. To pracujemy zawsze, zamykamy i jeszcze raz pracujemy. To też jest forma oddawać piegi. To i każdy raz, gdzie pracujemy i to wnikamy, to ciasto dostaje więcej siły. Ale teraz ja proponuję, to mówimy, kto wygrał konkurs i ewentualnie potem jest parę pytań. Pierwszy konkurs, kto wygrał? Pani Karolina Zakrzewska. Karolina Zakrzewska. Gratuluję. Potem powiem do wszystkich na końcu. Drugi konkurs. Bartłomiej Samek. Bartłomik Samek. Gratuluję. Trzeci konkurs. Urszula Wiktoria. Urszula Wiktoria. Wierciszewska. Wierciszewska. To specjalnie wybierali się na wszystkie nazwiska, gdzie nie jestem w stanie to powiedzieć. Ale to spokojnie. My będziemy pisać prywatne do tej trzej osoby, gdzie prosimy dane, gdzie będziemy wysłać zestaw różne sosy do pizza. Mamy jeszcze jakieś parę pytań? Wiesz co, mamy tutaj takie bardzo ładne podsumowanie od Eli. Nie jest łatwo zrobić dobrą pizzę, ale jak się ją lubi, to trzeba pokonywać przeszkody i próbować. Ela, dziękuję. To jest super podsumowanie. Tak, jak powiedziałem, praca pizzaiolo to nie jest łatwa. To trzeba duże doświadczenia, duża miłość na swoją pracę i bardzo duża pasja. To samo my w domu. Możemy robić pizza, możemy eksperymentować, jak ja to robię. Czasami robię błędy, czasami nie chodzą rzeczy, ale to jest zawsze miłe. Jest miło możliwość spędzać czas w domu, domowy i to możemy się bawić. Tutaj bardzo dużo osób chwaliło się, że sami robią pizzę w domu. No wiem, gdzie dużo ludzi robi pizza domowa, to jest super, dlatego to jest, mi się wydaje, po pierwsze zabawne. Mam prośbę do was, jeżeli robicie pizza, robicie zdjęcia i wysłacie do nas zdjęcia, to można publikować po tej post od tego, o ten webinar, robicie zdjęcia. Teraz niedługo jest weekend, na pewno to kilka od was robi zdjęcia, wysłacie nas zdjęcie, będzie nas taka inspiracja. Też zrobić. Ja mieliśmy komentarz od Moniki, że to chyba najgorętszy twój webinar ostatnio. Jaki? Najgorętszy. Tak? O. Chyba jeśli chodzi o komentarze, wiesz, bo tutaj mieliśmy dużo tak. To bardzo Nie myśleliśmy, nie wiem ile to jesteś online, to sprawdzam potem, ale wiem, widziałem, że było dużo zainteresowania, temat pizza jest bardzo kontrowersyjny. Dlatego jak kilka od was już komentowali, że a to bzdura, a to nieprawda, wszystkie mamy rację, wszystkie macie rację, ale to jest bardzo kontrowersyjny temat. Ja zawsze mówię, że niestety oprócz tej przepisu indykatywnego od stowarzyszenia, potem każdy pizzaiolo ma swoje. Każdy jest najlepszy, każdy jest najpoprawny, każdy jest najbardziej oryginalny. To jest fajnie też od kuchnia, że każdy od nas jest w stanie zrobić jakieś zmiany, dodać albo zdejmować coś i jeżeli produkt ostatecznie jest dobry, co lubimy, super. Ale to jest najbardziej kontrowersyjny temat, to jest pizza. Jest coś, czy już kończymy? Myślę, że już... My chyba wszyscy pobiegli piec pizzę. Po prostu. No, to wszyscy pojechali do pizza. Ostatnia rzecz, zapraszam następne tygodnie na webinar a propos mozzarella di bufala i ser burrata.
też jest składnik do pizzy. I jeżeli możecie, pomagacie świat gastronomii, gdzie jest zamknięte, zamawiacie pizza, robicie domu, ale też zamawiacie pizza, spróbujecie różne rodzaje i dlatego to jest tak fajnie, że są tyle restauracje, każdy robi trochę inaczej i to fajnie, że pomożemy pomagać też na tej ostre czasy. Poczekaj, bo tu jeszcze Rafał z ostatnim pytaniem. Okej, Rafał, ostatnie pytanie. No, czy warto kupić domowy piec do pizzy, co się rozgrzewa do 450 stopni? Wartość. Wartość jest bardzo relatywna, bardzo osobista sprawa. Jeżeli to robi bardzo dużo, bardzo często pizza i to masz możliwości zatrzymać w domu, a ja nie mam możliwości zatrzymać w domu, nie mam tak duże, nie mam duży dom albo tak duże mieszkanie na taki piec, ale to chciałem mieć w domu. Może jak, tylko jak gadżet, ale jeżeli to używasz dużo, to jest fajnie zabawa. To jest, niedługo jest święta, może być prezent świąteczny. To super. To wszystko. Myślę, że to wszystko. Dziękuję was wszystkim. Zapraszam następne tygodnia. Dziękuję i do zobaczenia.